Siemanko, tu Matt, podcast Rap Matters, portal brakkultury.pl. Witam w kolejnym odcinku Strefy Klasyków, w cyklu, w którym opowiadam o najlepszych i najważniejszych albumach w historii polskiego rapu. Na wstępie przypominam, że podcast jest darmowy, ale możecie mnie wspierać w serwisie Patronite, patronite.pl/rapmatters. Dziś o albumie, który jest kompilacją, the best ofem w zasadzie, mianowicie pochyla się nad Syberia TRW, CEMAS, produkcja Kiełas, czyli zbiorem kawałków zespołu LSO. Ta płyta per se nie zmieniła polskiego rapu, nie odbiła się też żadnym jakimś szerokim echem, ale już skład LSO na pewno. Szczególnie w czasach 2015 czy do 2019 też te ramy może nie są super sztywne, ale chodzi mi o okres, kiedy większość kawałków to był rapujący GOG na bitach Kiełasa, który często też dołączał do niego w refrenach. Te dzieła są na pewno czymś, o czym hip-hopowe księgi powinny pamiętać. Ten The Best Of jest zatem pretekstem do opowiedzenia o tym, co myślę o grupie, o samej płycie będzie niewiele, dlatego że to kompilacja, ciężko ją prawdopodobnie teraz dostać, nie jest też wrzucona nie wiem, na Spotify, ale poszczególne kawałki da się sprawdzić na kanale grupy. Nagrywam ten odcinek też dlatego, że LSO wydaje mi się nie do końca docenionym składem, jeśli chodzi o hip-hopowe dziennikarstwo przede wszystkim. Owszem, tu i ówdzie powstawały artykuły, ale mainstreamowe media raczej mają wywalone i nie wiedzą też, jak traktować ten skład i czy traktować go na serio. Nie ma newsów, nie ma informacji, nie ma artykułów. W ubiegłym roku wyszła przecież solowa płyta CEMASa Mystyk i portale nie napisały o niej nic. No, ja też, co prawda, no ale ja jestem jeden i wszystkiego nie przerobię. Natomiast w głosowaniu Lech Polish Hip Hop Music Awards dałem tej płycie 10 punktów w kategorii podziemna płyta roku, ale no nie udało się tego nigdzie dalej przepchnąć. Oczywiście to wszystko utrudniają też sami twórcy, z którymi nie da się skontaktować, nie udzielają wywiadów, a były takie propozycje. Chciano też robić reportaże, ale no niestety nie pykło. Nie grają też koncertów, a takie pytania też na pewno były i nie zabiegają o żadną promocję. Ich celem jest tylko tworzenie muzyki. Takie podejście bardzo szanuję, no ale kurczę, dziennikarze też powinni chyba pochylić się troszkę bardziej nad tą grupą i więcej o nich mówić, albo przynajmniej pisać newsy. A jak gdzieniegdzie pojawi się wzmianka, no to okazuje się, że Syberię odbiera się raczej dość ironicznie, a to totalnie złe myślenie, o czym za chwilę. LSO natomiast jest docenione w swojej ogromnej banieczce, która rosła przez wiele lat. Z takiej kilkuakapitowej historii grupy napisanej kiedyś na ślizgu dowiadujemy się, że skład powstał w 2002 roku, więc już 20 lat temu. Członków było czterech, był to GOG, a.k.a. CEMAS, Walti, Nowy i WL. Później dołączył Kiełas, Wojciech i Balaś. Wszystkie nagrania znajdują się obecnie w przeróżnych miejscach w internecie. Są trzy główne kanały na YouTubie, są też poboczne, są takie też wspominkowe kanały z archiwaliami, ale istnieje też taka ogromna paczka, która ma, uwaga, 800 kawałków i tam w tych początkowych czasach grupy rzeczywiście słychać, że skład tworzyło więcej osób niż tylko CEMAS i też on nie zawsze był tam na froncie. Złote czasy LSO, czy może już właśnie Syberii TDW, bo tak nazywa się kanał, w sensie kanał nazywa się Syberia 2 Official, ale tak otagowane są kawałki na Spotify. I te złote czasy to właśnie już dominacja GOGa i Kiełasa. I teraz tak, znam LSO od lat, bo właśnie na ślizgu użytkownik komunistą pod prąd prowadził wątek odkąd pamiętam, ale przyznam, że nie od razu zacząłem się interesować aż tak bardzo. Tango czy Serce słyszałem, gdy wychodziły, ale no zeszło mi się jeszcze ze dwa lata, żeby zainteresować się tak w 100% i pamiętam, że po prostu ściągnąłem z YouTube'a najpopularniejsze traki, plus ileś polecajek, wypaliłem CD-ka i słuchałem tego najczęściej jadąc do pracy. Pamiętam też, że próbowałem i forsowałem promować ten zespół w gronie najbliższych, to znaczy w gronie wtedy obecnej mojej wtedy narzeczonej i naszych współlokatorów, którzy byli naszymi świadkami na weselu i piątkę leciało na poprawinach. Plus pamiętam, że jak jeździliśmy kupować jakieś garnitury, to słuchaliśmy właśnie w moim ówczesnym Fordzie Focusie LSO. Zmierzam natomiast do tego, że ja nie jestem jakimś wielkim ekspertem, jeśli chodzi o historię, skład, nie znam też na wyrywki całej utworografii, więc można mnie zagiąć, a najczęściej słucham tego, co jest na Spotify i gdzieś tam poruszam się w obrębie 100 kawałków. Faktów twardych na temat tej grupy też tak naprawdę nie ma wiele, jest natomiast wiele tajemnic, wciąż nieodkrytych, bo właśnie, nie ma wywiadów, nie ma pisania o sobie w social
social media, tam pojawiają się tylko linki, nie ma opisów kawałków i choć ludzie spotykają Goga i robią sobie z nim zdjęcia, czyli on istnieje, nie jest jakąś tam mityczną postacią. I znowu, no dalej, ja dużo tutaj będę spekulował, prostujcie mnie, gdyby co, bo wiem, że jest dużo większych i bardziej obeznanych z tą dyskografią fanów i też wiem, że przesłuchają ten odcinek, bo wrzucę na grupkę. Uciąłem trochę ten wątek doceniania LSO. Fani to jedno, jest ich mnóstwo, wiele tracków ma milionowe wyświetlenia. Trochę to efekt luksurii, która wychodziła do Tanga na jakimś tam Freak Fightie, ale te miliony były tam już wcześniej, to nie jest tak, że tylko ta jedna sytuacja to zmieniła. Plus widać w komentarzach, że te traki Syberii po prostu głęboko trafiają do serduszek słuchaczy. Gok i Kiełas zostali też docenieni przez dziennikarzy nie hip-hopowych, bo o składzie pisano m.in. w dwutygodniku. Tam ukazał się pięknie napisany tekst Magdaleny Koryntczyk, która nazywa Cemaza Jurodiwem polskiego rapu i to bardzo trafne określenie, tak mi się wydaje, a cały skład nazywa potworem z mazurskich bagien. No to też przepiękne określenie i bardzo polecam ten tekst. O LSO pisano też na Popmodernie, portal culture.pl włączył ich do kanonu rapu. Piotr Szwed, polonista na rapie, tak to ujmijmy, też docenił skład i też ostatnią płytę Cemaza. I przede wszystkim Porcy spromowało ten skład od dawna, bo już w 2015 roku opublikowali ich zbiór najważniejszych kawałków. No i to był dla mnie pierwszy przewodnik po historii grupy. Wśród raperów LSO na pewno zostało docenione przez Quebona Fide, który w podróży do Meksyku namiętnie słuchał Tanga, o czym mówił w wywiadzie i kiedy dziennikarz tak dość durnie zapytał, czy tylko dla Becky, to powiedział, że no nie wiem, przecież to jest genialny numer. Stąd pewnie potem też Kiełas na Romantic Psycho. A do składu odnosił się też bardzo popularny Mata. LSO zaczęli jako taki bardzo hardkorowy skład, uliczne, prawilne treści, aż wreszcie w piku zmienili swoją wizję, zaczęli eksperymentować z wieloma gatunkami i wiele z tych eksperymentów to właśnie zawartość tej kompilacji, o której dziś mówię. Kiełas często używa syntezatorów, jeszcze częściej sięga po inne instrumenty klawiszowe, nie boi się gitar, zarówno tych elektrycznych, jak i często da się u niego usłyszeć jakieś reggae riffy. Zdarza się chill wave, wycieczki w stronę cloud rapu, w elektronikę, nawet w muzykę ludową. Także nie ma tutaj żadnych ram, żadnych barier. Grunt to ładna melodia i jakieś tam mikroelementy, które sprawiają, że do poszczególnych utworów chce się wracać, ale o tym też mówiłem przy okazji recenzji Gołębnika Kiełasa. Co znamienne, te stylistyczne wolty często zachodzą w obrębie jednego, na przykład 2,5-minutowego kawałka. To też podkreśla wielowarstwowość zespołu, a nawet w takich pozornych i bekowych numerach, jak na przykład Jedziemy z tym, znajdziemy jakieś ładne przejścia w bicie, czy kilkusekundowe wjazdy zanurzonych gdzieś tam pod bitem klawiszy. Jeśli chodzi o postać Goga, no to widać tutaj co najmniej dwoistość tej postaci, bo z jednej strony to taki stuprocentowy samiec alfa, już samą imponującą fizjonomią przypomina gościa, z którym lepiej nie zadzierać. W klipach i tekstach też widać jego zafascynowanie męskimi zajawkami, czyli siłownia i robienie workoutu, bo chce być wielki. Też nawiasem mówiąc, śledzenie formy Goga i to jak rośnie i maleje, to moje hobby. Po zasiłku mamy palenie gumy samochodem, wózkiem widłowym, jazdę na krosie, na innych motocyklach, na kładzie, na skuterze śnieżnym, czy nie wiem jak to ustrojstwo się nazywa. Zawsze widać prędkość, jakieś niebezpieczne zachowania i grono kumpli w tle. Często wspominane jest też więzienie, czy to w sercu, gdzie dobre chłopaki oglądają świat za krat przez, i przepraszam, że przeklinam, rzadko się to zdarza, ale to chyba jest najładniejsze przekleństwo w historii polskiej literatury, przez kurwy, rozjebundy, samozwańce pierdolone. Sam Gok też ma taki fragment w innym kawałku, że moja sprawa zakończyła się już dawno i nic nie posiadam, to jest przecież kwestią jawną, co też sugeruje jakieś tam kryminalne historie, plus na pewno jego koledzy nawet ze składu takie mieli, bo Wojciech a jak też rapuje o 8 lat stażu i kończę w garażu, nic nie zasłania mi teraz obrazu, co jest też dość wymowne. Oprócz tego w tekstach słychać wiele o prawilności, o przestrogi, jakieś przestrogi przed staniem się konfidentem, bezpośrednie wyzwiska, brutalny język, seksizmy nasze powszednie i przedmiotowe traktowanie
kobiet. W dodatku wiele fragmentów traktuje o przyjaźni i miłości. I właśnie, gdy mówimy o miłości, no musimy przejść do tej drugiej strony Goga, czyli do Goga romantyka obdarzonego wielką delikatnością twórcy. W tym samym sercu, które cytowałem wcześniej, pada też już nieco bardziej poetyckie: nienawidzę, ale czuję, że potrzebna ta nienawiść i potrzebna była miłość, abym nie musiał dziś zabić. W innych kawałkach padają takie słowa jak miłości nie dość mi, czy wystarczy twój uśmiech, dasz mi nim wszystko, nie chcę, by to, co poczułem, prysło. Nieważne jest fame, tu nieważna jest forsa, to jest moc serca miłości. W każdej chwili czuję cię w moim sercu, które płonie, podaj mi dłonie, kochanie, obojętnie co się stanie, to obojętne co będzie, to ja kocham cię. Większość tych fragmentów no, jest też zaśpiewane w taki specyficzny sposób, to nie jest jakiś ładny, czysty śpiew, tylko takie zaśpiewy ludowe wręcz, albo jakieś takie autotune'owe zawodzenie i to się totalnie nie klei z tym jego hardkorowym wizerunkiem, bo wyobraźcie sobie, nie wiem, HD Włodiego czy Kaczego Procedera, który miałby rzucać takie teksty jak te cytowane Goga, no to by po prostu nie przeszło, ale Gog przez lata pokazywał, że no to, on, to nie jest tylko ta jedna hardkorowa postać w nim i nie brzmi to karykaturalnie, a wręcz przeciwnie, można go uwielbiać za jedno i za drugie i to też za sekundę rozwinę, ale może skończę wątek tego łagodniejszego wizerunku, bo na przykład w klipie do Wystarczy twój uśmiech w klipie jest stado dzieciaków, w coś więcej Gog ma na sobie make-up, co też totalnie nie pasuje do tego hardkorowego wyglądu. Na pewno stuprocentowo pozytywnym przekazem są linijki takie jak dziesiątki narkotyków niepotrzebne są mitu, aby dotknąć gołymi rękami dziś swoich szczytów. W Mam Moc mówi o sile wege, zwraca się do Boga czy też do bóstw albo do matki natury i dziękuję za dane mu łaski. W ogóle też te piękne górskie teledyski i wiele wersów poświęconych naturze to jest coś, co rzadko słychać w polskim rapie, a widać, że Gog mocno się w to wczuł. No i dodam jeszcze moje ulubione wersy Goga, czyli szanuj swoją wolność, swoje zdrowie, swoich braci, chleb i wodę, a jak chcesz wszystko, daj z siebie wszystko. No i wracając do tego wątku, kim jest Gog, no tego nie wiemy i raczej się nie dowiemy. Ja jakąś tam interpretację postaci wam tu nakreśliłem, trochę też robiłem researchu po znajomych z Ostrudy, żeby tak dowiedzieć się, kim on jest, co on robi i w ogóle jak on żyje. No ale generalnie to wydaje mi się, że jeśli znacie go od początku, no to możecie mieć też zupełną inną wizję Goga, albo na przykład wolicie słuchać tych hardkorowych kawałków tylko, bo dają wam motywację na siłowni, albo lubicie też te nowsze traki, emocje, czy te gatunkowe crossovery, czy Gog jest jurodiwem, czy mistykiem żyjącym blisko natury i wyznającym jakieś neopogańskie religie, być może. Czy trochę się odkleił, bo wrzuca w swoje traki teksty z Jabłonowskiego i gra w szachy z gościem o 12 tysięcy szabel, też być może. A może też jest sympatycznym ziomkiem z jednego z ostatnich zdjęć, które wrzucono na grupce, a w muzyce po prostu nas wszystkich trochę troluje. No, są dziesiątki pytań, odpowiedzi jest niewiele i jakaś część mnie chciałaby się dowiedzieć czegoś więcej, inna część boi się zerwania tych masek. No ale chyba dobrze, że jest tak jak jest i wydaje mi się, że tutaj mogę postawić kropkę. Tak jak wspomniałem, to raczej taka moja opinia o ogólnej twórczości niż o samej płycie. Niemniej warto zajrzeć na kanał Syberia 2 i odkryć te wszystkie wspaniałości. Sama kompilacja, która jest tytułem dzisiejszego odcinka, to 21 kawałków, 52 minuty, więc też jak widać te kawałki grupy są stosunkowo krótkie i bardzo łatwo przyswajalne. Album ten zawiera też większość najważniejszych tracków. Niektóre pomija na przykład wspomnianą piątkę czy numer jeden. Niektóre mają deczko zmienione aranżacje albo są pozbawione kilku jakichś tam końcowych fragmentów, ale na pewno to jest solidny zlepek tego, co wyszło spod ich skrzydeł i taka reprezentatywna reprezentacja jest tam zebrana. Nie wiem, czy to jest jeszcze w sprzedaży, bo sprzedaż też była taka dość dziwna na standardy obecne, czyli pisało się na Facebooku do twórców, oni dawali dane do przelewu, wysyłało się hajs i po paru dniach bez żadnych tam potwierdzeń, maili czy nie wiadomo czego płyta przychodziła i też nigdy z tym nie było problemu, co też dość istotne. No i tyle. Przestańcie słuchać Karty na czasie, Ksywek i Cyferek, słuchajcie dobrego rapu, zapraszam na Patronite'a, gdzie możecie wspierać podcast, zapraszam na swojego Instagrama, Twittera, Facebooka oraz na Discorda Brak Kultury. I pamiętaj, Kasztanie, chcesz kupić winyle, to na Iwoski masz taniej, szczególnie z kodem rabatowym, który znajdziecie w opisie. I tyle. Chwila przerwy też prawdopodobnie nastąpi w podcaście, bo śmigam na urlop. W drugiej połowie sierpnia coś powinno się pojawić, być może o Beastie Boys, być może o Destruisce albo o czymś innym. Dajcie znać w każdym razie. Cześć.